Hello, hello, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w dniu. W dniu jakim? Sobota. Sobota. Siódmy. Wrzesień. Dzięki. No, witam się z Wami 7 wrzesień, czyli września. Czekajcie, rozemłam się, bo byłyśmy z Oliwcą, słuchajcie, i z Grackiem w Karys Shopie po... Już Wam pokażę po co, tylko się przyodzieję, w sensie, że kapcie. Ja zaraz spadam do pracy, także ledwo przyszłam i zaraz będę wychodzić, ale jeszcze postanowiłam, że napiję się wody. Wody z cytrynką, tylko czekajcie, czy jest w czajniku woda. Jest. Okidoki, niech się lekko zagrzeje. I już Wam pokażę. Byłyśmy też na naszym starym domku, wziąłeś jeszcze parę gratów. Dlatego, że miałam tam ten wałek. Miałam tam tłuczek, więc nie muszę kupować nowych. I już Wam pokażę, po co byłyśmy w Karys Shopie. Czekajcie. O, wracam do moich Nescafe Dolce Gusto. Od razu zakupiłam sobie dwa opakowania. Jeszcze kupię sobie tylko pojemnik na te kapsułki i już będę zadowolona. Więc tak to wygląda. No a główna rzecz to jest to. Przed chwilą nas, kurde, słuchajcie, wypiskało w perfumie. Nie wiem dlaczego. Pewnie jest tu nie zdjęta jakaś ochrona. O, zakupiłam taki ekspres do kawy. Oli, ty też mówiłaś do mnie? Co? Pikało nas w New Looku, nie w Peterscom. A jak powiedziałam w Peterscom? No to sorry, że tak powiedziałam. To się przejęzyczyłam. Czekajcie, bo chyba źle jest trochę ustawione. No, także taki wybrałam. Zaraz sobie otworzymy. Pokażę Wam szybciutko, jak on wygląda, bo tak jak mówię, ja zaraz spadowuję do pracy. Jak to tu otworzyć, żeby sobie palców nie poobcinam, słuchajcie. Ja ostatnio do tego to mam po prostu jakiegoś pecha, jeżeli chodzi o te otwarcia wszystkie. No, już jestem tak, słuchajcie, pocięta, że już chyba bardziej się nie da. Palec, słuchajcie, jeden mi się tak po prostu źle goił, że szok. W pracy nie miałam za bardzo nim jak ruszać. Czekajcie, tutaj chcę otworzyć jakoś tak w miarę to zgrabnie, ale nie wiem, czy mi się to uda. No, otwieraj się. Dobra, mamy to. Gdzieś tu chyba jeszcze jest ochrona jakaś, bo tak jak mówię, wypipkało nam. Tutaj mam oczywiście te instrukcje i to, jak ona się nazywa? No, wiecie o co chodzi. O, jakieś dziwne rzeczy. Wcześniej nie miałam nic tak do składania. Tu jest tak taska. Styropian, zabezpieczenia, także super. No i dobra, i chodź maleńki, czekajcie, bo nie wiem jak go tutaj chwycić, żeby go wyjąć i nie zwalić oczywiście. Dobra, mamy Cię. Fajny, mały, zgrabny. Wyciągam pudło, sorry za hałas. Uwaga, otwieramy. Wybrałam kolor biały, bo bardzo biały chciałam. To taką wygląda, tak się prezentuje. Uważam, że jest bardzo ładny, bardzo zgrabny, prosty i kosztował naprawdę niewiele. I teraz się tylko zastanawiam, gdzie go właśnie ulokować. Gdzie tutaj robienie kawy jest jakby najprzyjemniejsze. I tak by się to prezentowało. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony. Bardzo proszę. Tak wygląda ekspres do kawy. Fajnie wygląda, zgrabnie, ładnie. Nie jest duży, jest taki zgrabniutki. Oli mi tutaj kręci aparatem. No, także... To by było na tyle. No i tak jak mówię, wybrałam Chocochino. Takie kapsułki na razie. Tutaj mam też rodzaje. Będę na pewno chciała zakupić jeszcze cappuccino. Myślę, że espresso bym zakupiła. Chocochino caramel też widzę, że fajne. Chai latte też bym zakupiła. I na pewno zakupimy sobie zestaw jakichś fajnych szklanek do tych kaw. To na pewno. Ale to tak jak mówię, wszystko powoli. Także i tu wybrałam kawę con leche, czyli z mleczkiem od razu. Coś na zasadzie jak latte, tylko po prostu nie mamy dwupoziomowego tego koloru, tylko jednolity. Także tak by to wyglądało. Padam. To by było na tyle. To by było na tyle z mojego oględzenia, dlatego że nic już więcej nie dzieje. Byliśmy, słuchajcie, tylko w Maku, byliśmy tylko w Karysie. I dzisiaj idę do pracy. Do 22 pracuję.
Natomiast jutro pracuję do 20 i koniec. I później mam od 20 wolne aż do czwartku, do godziny 16, bo znowu zaczynam na 16. Także tak to się prezentuje. Ja piję teraz wodę z cytryną. Usiądę jeszcze na dosłownie może pewnie z 10 minut, która to jest za 5 trzecia. No to jeszcze mam super czas, bo w sumie wyjdę z domu, jak będzie za 20. Czwarta. Myślę, że powinno być ok. 10 minut mi powinno starczyć z palcem w nosie, żeby dojść do pracy. Także to chyba na tyle. Tak? Tak. I byliśmy właśnie, tak jak mówiłam, byliśmy w Maku. Polecam wam w Maku, jeżeli jeszcze u was jest, to właśnie te chicken nuggetsy, te spicy takie. Spicy chicken nuggets, one są przepyszne i ja nie rozumiem tego tej ceny, słuchajcie, bo chyba 6 i 9 sztuk jest praktycznie 20 chyba pi czy 30 pi. 9 sztuk jest za 3,50, no. A 20 za 4 funty. No, za dokładnie 3,99, więc mówię, to jest różnica w pi, po prostu tam 50 czy 60 pi no, różnicy. No, ja nie wiem, kto to wymyślił mądry. Ale pewnie, no wiadomo, że pewnie na tym i tak zarabiają, nawet na tych tam 6 i 9, także zobaczcie sobie, jak oni muszą, jak to musi mało kosztować, skoro opłaca im się dawać 20 kurczy tych chicken nuggetsów. Także, ale są przepyszne. Ja, że nie może no nawet makabudzić. No, do wózka. Takie nie, czepaczki. W sensie, nie, 60 chicken nuggetsów. No mówię, 60 chicken nuggetsów poproszę, nie? Do domu. No, fajna sprawa, bardzo fajna sprawa, bardzo smaczne. Mam nadzieję, że to nie będzie limitowanka, bardzo mam nadzieję. Na razie jest, ale jak zobaczą, że się tak fajnie sprzedają, być może je wezmą, wiecie, do normalnego obiegu, dlatego że naprawdę to jest bardzo pyszne. I taką pakę wrąbiecie i powiem wam, że naprawdę można się tak, może nie najeść na długo, ale ja tak już napchać. Ja na całą te 20. No, ale mówię, to jest takie, wiecie, te chicken nuggetsy, to jest taka zasada, że zjecie je i za chwilę tak naprawdę, jak ja to zawsze mówię, puścicie bąka i już nie czujecie. Nie wiem, czy nie idą koleżanki po Gracjana. Tak? Spadam, żeby wam już tutaj nie zanudzać. I co? I odzywam się do was pewnie jutro. Bye-o! A jednak idą. Okidoki, słuchajcie. Pomyślałam, że zobrazuję wam i znowu zlokalizuję moje drugie wyjście, czyli wyszłam teraz z klatki, ale tym drugim wyjściem, czyli tutaj od tej właśnie główniejszej ulicy. Można powiedzieć, że za mną już widać właśnie ten domek, z którego wyszłam, czyli nasz. No i za chwilę, jak będę do was pogodowywać, to zobaczycie, gdzie wyjdę. Domki tutaj obok, powiem wam, że bardzo ciekawe. Jestem teraz na równi z Milukiem właśnie, którym też dzisiaj byłyśmy z Oliwią zobaczyć, czy może coś na tam na sekcji do domu, że może coś będzie, ale nic nie było w ogóle. Także nic nie zakupiłyśmy. Także dzisiaj naszym docelowym zakupem był tylko ekspres do kawy, ale w sumie po ekspres szłam, także tak naprawdę mega się cieszę. Ten ekspres też był przeceniony chyba bodajże z 60 na 34 czy 35, jakoś tak. O, motylek. A ktoś go zdepcze. No, poprawię byłabym, to ja. Także co? Kupiłam się właśnie ekspres do kawy. Powiem wam szczerze, że chciałam trochę inny, bo miałam zamysł, żeby kupić trochę inny, no ale wypadło tak jak wypadło, ten był taki najbardziej ładny. Najbardziej ładny, najładniejszy. No i jakby wam to powiedzieć, tyle co teraz szłam i do was mówiłam, bez żadnych obcięć, wycięć. Jestem prawie, że minutę od Tesco, koło Butsa i koło Clarksa i tak naprawdę koło Kosty. Także jestem bardzo bliziutko, do pracy mam blisko, chcę jeszcze zejść do polskiego sklepu, żeby kupić jakąś spożywkę. Czekajcie, Oliwia dzwoni. Dobrze, że mi nic nie przeszkadza. No ale akurat zajęło mi to chwilę, Oli chciała się zapytać, gdzie jest drugi klucz do domu. No, także ja już jestem koło Tesco, teraz centralnie i idę po prostu, dlatego że zajdę do polskiego sklepu, słuchajcie, zakupić po prostu coś do domu, czy do lodówki i schowam to, słuchajcie, w pracy. Dlatego że kończy ci o 22, więc no już się rzeczy nie mam za bardzo, jak ja tego zrobić. Dobra, patrzę, jak mam przejść tędy. Chyba tu będzie szybciej, albo nie, może tu. Dobra, to ja się rozłączam i odzywam się do was, ale mam wóz. Odzywam się do was niebawem. Hejo, hejo, dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie i witamy się w dzień tygodnia, słuchajcie, niedzielę, 8 września dokładnie. My właśnie zmierzamy, słuchajcie, teraz na małe zakupy, w sensie mam w planie, chodźcie robaki.
Mam w planie, słuchajcie, zakupić Oliwii taką komutkę w Humbergansie, dlatego że bardzo mi się podoba ten zestaw. Chcę jej właśnie go pokazać. Pokazałam jej go na zdjęciu, więc chciałabym, żeby zobaczyła się na żywo i stwierdziła, czy chce, czy nie. Dlatego że uznałam, iż ona chciała taką na początku bardzo z dużą ilością szuflad i tak dalej. Natomiast ja wiem, że te z dużą ilością szuflad, one są dość nisko osadzone i ona tam ciuchów tak naprawdę nie powkłada. Miałaby taki rozgardiasz ciuchowy. Ja uznałam, że wykorzystam szafę, która, słuchajcie, jest taka na przedpokoju, co wam pokazywałam chyba. Tam, gdzie mówiłam, że odkurzacz na dole mogę położyć. To tam są trzy półki, słuchajcie, ogromne tak naprawdę. I na dole jeszcze miejsce śmiało na położenie butów. I uznałam, że tą szafę przeznaczyłabym po prostu nawet obojgu na ciuchy, a te komutki, które sobie kupię do pokoju, mieliby po prostu na jakieś takie pierdu. Uważam, że to będzie świetne rozwiązanie, dlatego że prawda jest też taka, że nie zawsze jestem w stanie przekontrolować, jak oni układają ciuchy, oni mi się nie chcą układać. Zawsze te ciuchy są wrzucane do tych szuflad, no i za chwilę te szuflady się zapadają. Więc dlatego właśnie chciałabym wybrać takie mniejsze zło i żeby ciuchy sobie układali do tej szafy, tutaj ja bym miała tam kontrolę, a swoje komutki mieliby po prostu na takie swoje jakieś papierki, jakieś obrazki, jakieś kredki, jakieś takie pierdoły. Czyli nie zagracanie jakby tego, o to mi chodzi. Więc idziemy do Humbergansa, zjedziemy też do tego dużego lumpa, bo często tam mają fajne nowe meble. W Humbergansie chcę też zobaczyć rzeczy jakieś dla kociaków już. Chciałabym już bardzo kociaki móc wziąć, może nam się uda to też dzisiaj przed pracą. No i oczywiście dzisiaj idę do pracy. Także nie mam wolnego. Nie mam wolnego. Dzisiaj idę, słuchajcie, do pracy, nie wzięłam statywu. Dzisiaj idę do pracy na godzinę 16. Do godziny prawdopodobnie 20, aczkolwiek to się też może zmienić. Z racji tego, że jedna z dziewczyn na razie rzuciła fartucha i wczoraj odeszła. I wszyscy mamy nadzieję, że wróci, że to był taki, wiecie, wybryk. No, ja trochę ją poniosły nerwy i mam nadzieję, że się z nimi przespała i że dziś się zjawi w pracy. Także taka situation. Pójdziemy też sobie gdzieś zjeść, nie wiem jeszcze gdzie. W Greksie. W Greksie? A co w Greksie masz do zjedzenia? Chyba może otworzyliby tego nowego. Mogliby otworzyć ten nowy, to by sobie usiadła. No. Właśnie oni w sumie już powinni go otwierać. Jeszcze nie? Do nas tego na pewno? Przejdziemy, zobaczymy, bo fajnie by go otworzyli. No i co? No i tak to wygląda. Także będę was, poczekaj, będę was informować na bieżąco. No, o wszelkiego rodzaju zmianach u nas. Także do usłyszonka. No i hejo, hejo. Odzywam się znowu. Patrzcie, jaki fajny. W ogóle pogoda, uważajcie, tu jest robak. Taka fajna rzeczka. Uważajcie na robaka, taki lek. Oh my god! O, Gracjan, tylko takie fryzury senior. Gracjan! Mama. Tylko takie fryzury senioru. No, to jest Szymon. Polak? Polak? No, to my spadamy. Chodź, Oli. Spadamy teraz, słuchajcie, do Humbergansa w końcu. Byliśmy na bagietkach i zjedliśmy bagietki. No, także byliśmy na bagietkach. Zobaczcie, jak jest ciepło, jak jest pięknie. Idziemy do Humbergansa. Mam nadzieję, że będą obie komutki, bo bym wtedy Oli chce zakupiła, bo one są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja mam na sobie bluzkę. Bluzka od Moni. Bardzo fajna, polecam serdecznie. Gdzie byliśmy zjeść? Baguette and go, dobre? Lepsze niż Subway? Ja dziękuję, się tak napchałam, że szok. Lepsze niż Subway? Nie. Ale dobre. Nie jest lepsze niż Subway? Nie, ale dobre. A mi się wydaje, że jest więcej, większe to jest. I jest jeszcze ten, nowa wieś. Wieś? I lubię teraz kawę. Jaka wieś? Jaka wieś? Co powiedzieć, że jest nowa co? Wieś. A wieś, a ja znam nowa wieś. Lubię dobra. Kawę! Dobra, wchodzimy zaraz do Humbergansa i może. No i hejo, hejo, kochani. Odzywam się do was, nie wiem, chyba po godzinie. Kojcie. Może mi szczęście przyniesie 20 pi. 20 pi znalazłam. Jest 20 po drugiej, ten odgłos to słoiki jakieś, co ja niosę tu. Wziąłam jeszcze kilka rzeczy, słuchajcie, ze starego mieszkania. Otóż opowiem wam ciekawą historyjkę. Podzielę się z wami swoją głupotą i roztargnieniem.
Może bardziej roztargnienie niż kłopotą. Słuchajcie, tak się pakowałam szybko ze starego mieszkania. Karolcia zadzwoniła do mnie, że Aga, za 3 minuty jestem i pomogła, że pomoże nam, słuchajcie, wziąć koty. No to co, ja kota jednego do torby, Oli drugiego na ręce, bo jeden jest bardziej wściekły, drugi mniej. No i słuchajcie, popitalamy na dół, wszystkie rzeczy starałam się ogarnąć, wiecie, i wzrokiem, i ogólnie. Gracjana pośpieszałam, słuchajcie, żeby, wiecie, szybko, szybko, weź tą torbę, weź ten klucz, bla, bla, bla. Rzeczy miałyśmy na dole. Trzeba było z kotami wsiąść do auta. Gracjan musiał pierwszy wsiąść, musiałam mu dać Daisy w torbie. I później jeszcze rzeczy im podawałam. Dojechaliśmy, słuchajcie, do domu. Daisy się zlała mi na nogi. Więc sobie wyobraźcie, ja jak stałam z Karoli siedzenia, to wyglądało to i w ogóle było to takie, jakbym ja się zlała, nie? Centralnie. Po prostu jak ja bym popuściła i to tak konkretnie. Czekajcie, rękę sobie zmienię. Patrzę, czy my ten, gdybyśmy... Nie, nie możemy tu. Chciałam skończyć to przejście. Dobra, ręka mnie boli, ale wam dokończę. No, także obsikana, ja i Daisy wysiadłyśmy, słuchajcie, z auta. Koty do domu, ja się zdążyłam tylko, wiecie, szybko rozparcelować, przebrać w nową bieliznę i nowe spodnie. Czekam. No, przebrałam się, słuchajcie, chciałam wylecieć, żeby Karoli posprzątać auto. Tej już nie było w ogóle. Pojechała już resztę swoich spraw załatwiać. Po czym wykąpałam Daisy oczywiście, także Daisy miała szybki shower, no bo wiadomo, że nie mogłam pozwolić sobie, żeby kurde mi na, czy na sofę, czy po karpetach, czy po nowych podłogach chodziła po prostu oszczana. A jak wiecie, no to mocz zwierzęcy ma jest takiego specyficznego odoru. Także taka śmieszna w ogóle historia nam się przytrafiła. Po tym wszystkim osuszyłam Daisy, wszystko już pięknie pozamykałam, tak mniej, wiecie, pouchylałam w sumie wszystkie okna, żeby koty nie miały, wiecie, parcia, żeby nie wyskakiwały, że niech się na początku oswoją trochę z nowym miejscem i nową dla nich sytuacją. Po czym Oli mówi, czy nagramy haul, więc chciałam nagrać haul, więc żeby nagrać haul, musiałam poszukać telefonu, prawda? Tak, prawda. No, a się okazało, że telefonu nie ma. Oli dzwoni, telefon nie odpowiada. No i co? Musiałyśmy wracać, słuchajcie, na stare znowu mieszkanie. Chyba spaliliśmy 20 tysięcy kalorii. I tak. No, nie ukrywam, że ona to jest szczęściara, bo wróci do domu i do wieczora sobie siedzi. A ja jeszcze za chwilę wracam do roboty, czyli z powrotem tam wracam. No, ale się musisz przebrać jakoś krócej, bo jest strasznie gorąco. Pogoda jest po prostu, słuchajcie, cudowna. A miałyśmy iść po ten. Źle weszłyśmy. Tu to jest wyjście. Jeszcze idziemy, słuchajcie, do tego. Powiedz at home. Tu jest wyjście. Tu jest gdzie? A na końcu, no, musiałam tu gdzieś. I idziemy jeszcze tutaj do Pets at Home. Nie wiem, czy widać? Nie, to pusto. Słuchajcie, wiem, że wiatr wieje i nie będzie mnie słychać. Ale jak fajnie. No jak dobrze, przez chwilę mi było. A tu się włączyło. No, także idziemy do Pets at Home. Jeszcze kupimy tylko kociaką nową kuwetę. Kupiłyśmy piasek, kupiłyśmy witaminki, kupiłyśmy... Kupiłyśmy karmę? Tak, kupiłam jakąś karmę. Już się ogarnęłam. No, już nie ogarniałam. No i co? I lecimy do domu, w domu jeszcze usiądę na sekundę. Za chwilę ubieram mundura i będę musiała spadać do roboty. Także taki cudny dzień po prostu mnie dzisiaj spotkał. Trzeba się nachodzić, naprawdę. Także wchodzimy do środka i za chwilę się do was odzywam.